Cześć, mała awaria dzisiaj w konstrukcji, a mianowicie pęknięty drut. Dość często to się zdarza, czy to będzie jakieś uszkodzenie mechaniczne, czy też często przecinamy go gdzieś tam niechcący sykatorem i tu mamy taki problem w połączeniu, bo nam po prostu nie starcza jeden do drugiego. I teraz co możemy zrobić? Dołączać jakieś końcówki druta, łapać go na dwie spinki, bądź użyć nowości, czyli takiej złączki Gripple GBFix. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie to się robi, nic nie trzeba kombinować z jakimś dodatkowym drutem i mniej więcej wygląda takie łączenie tak. Jedna strona zakładamy, druga strona druta też zakładamy i mamy tutaj takie zatrzaski, gdzie po prostu łączymy sobie taki drut w ten sposób. Możemy jeszcze go troszeczkę, o. I wygląda to mniej więcej tak. Potem na złączce Gripple możemy go lekko ściągnąć i naprężyć. Bardzo fajna sprawa, bardzo prosty i szybki montaż. Polecam każdemu, a w szczególności w trakcie zimowego cięcia, gdzie przez przypadek uszkadzamy te druty i często potem zapominamy o nich i potem są problemy. Także takie złączki Gripple GBFix warto mieć zawsze u siebie, bo bardzo fajnie tutaj naprawiają nam te pęknięte druty. Pozdrawiam.